wiedziałeś, że twoje komórki odpornościowe, a konkretnie makrofagi i neutrofile, wchłaniają toksyny ze sztucznych zapachów? Czy wiesz, jakie to ma dalsze konsekwencje? Mało kto sobie zdaje sprawę w ogóle z tego, jak bardzo toksyczne są wszelkiego rodzaju nienaturalne zapachy. W momencie, kiedy wdychasz je do płuc, część tych substancji zostaje zasana do krwiobiegu, a tam rozprowadzona po całym organizmie. Niewątpliwie trafią też do wątroby, która będzie starała się oczyścić krew z tych związków, sama na tym cierpiąc. Nasze komórki odpornościowe starają się za wszelką cenę bronić nas przed niebezpiecznymi mikroorganizmami, a także szkodliwymi substancjami, które dostają się do naszego organizmu. Niejednokrotnie same przy tym giną, albo stają się bardzo słabe, niemal niezdolne do dalszej pracy. Innymi słowy mówiąc, jeżeli korzystasz ze świeczek zapachowych, wód zapachowych, kremów, które pachną, albo chemii domowej, która niemiłosiernie śmierdzi, sprawiasz, że ogromna ilość makrofagów i neutrofili po prostu ginie. Jednocześnie, jak się zapewne domyślasz, cierpi na tym cała twoja odporność. Dużo łatwiej możesz się w tym momencie zarazić jakimś wirusem czy bakterią, która zamiast zostać szybko i sprawnie zneutralizowana, rozwinie się i opanuje cały organizm, siejąc spore spustoszenie. Im więcej toksycznych substancji dostajesz do twojego organizmu, tym więcej innych niebezpiecznych związków nie zostanie zneutralizowana. Dzieje się tak dlatego, że twój system ma ograniczone możliwości oczyszczania. Jeśli przesadzisz zaśmiecanie swojego organizmu, to te niebezpieczne substancje zaczną się odkładać w różnych miejscach albo zostaną zmagazynowane przez układ odpornościowy na peryferiach ciała lub też organów. To właśnie taka sytuacja doprowadza do powstawania bardzo niebezpiecznych chorób, w tym nowotworów. Staraj się zatem unikać wszystkiego, co pachnie i nie jest naturalnym zapachem. Jeśli interesuje Cię temat zdrowia i chcesz się dowiedzieć, jak wyleczyć w naturalny sposób swoją chorobę, to koniecznie obserwuj ten profil.